Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś przypomnę Światowy Dzień Walki ze Szpiczakiem. Dziś rozmawiamy o sytuacji pacjentów chorujących na tę chorobę w Polsce. Państwa gościem jest pani Anna Protas z Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia. Witam Panią bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu. No właśnie, zacznijmy może od takiego ogólnego pytania, ale jak z perspektywy Ministerstwa Zdrowia wygląda obecna sytuacja pacjentów chorujących na szpiczaka? Dostęp do nowoczesnych leków zbliża możliwości polskich lekarzy do światowych standardów. Tak myślimy i staramy się, żeby ten dostęp był coraz szerszy, tak? W ramach programu lekowego dedykowanego chorym na szpiczaka plazmocytowego mamy w tej chwili do zastosowania kilka nowoczesnych technologii. Jest to lenalidomid w skojarzeniu z deksametazonem, pomalidomid w skojarzeniu z deksametazonem, terapia trójlekowa, daratumumab, bortezomib i deksametazon oraz karfilzomib w skojarzeniu z lenalidomidem i deksametazonem. Dwie ostatnie z wymienionych technologii lekowych są refundowane od lipca 2019 roku. Także nie wygląda to źle. Zdajemy sobie sprawę z tego, że zapotrzebowania i oczekiwania środowiska są duże i staramy się sukcesywnie te schematy leczenia uzupełniać. Rzeczywiście dużo dobrego dla pacjentów się wydarzyło dzięki Państwa decyzjom refundacyjnym, ale czy jest szansa, żeby na najbliższej liście refundacyjnej znalazły się terapie, które są w rozstrzygnięciu ministra zdrowia w tej chwili? Mogę zdradzić już informację, że w ostatnich dniach minister Maciej Miłkowski podjął decyzję o objęciu refundacją ixazomibu oraz karfilzomibu w nowych schematach lekowych. Obie terapie były bardzo oczekiwane przez środowisko zarówno pacjentów, jak i klinicystów. I mamy nadzieję, że poszerzenie właśnie programu lekowego B54 pozwoli jeszcze skuteczniej leczyć tę grupę pacjentów. Tak? Schemat KD, czyli z użyciem karfilzomibu, ukierunkowany jest na tę samą grupę pacjentów, która jest objęta obecnie programem lekowym. I dzięki konkurencji mamy też nadzieję, że wpłynie to korzystnie na finanse płatnika publicznego, oczywiście gwarantując skuteczność leczenia pacjentom. Leczenie ixazomibem w trzeciej i kolejnych liniach daje szansę na znaczący efekt terapeutyczny dla pacjentów z wysokim ryzykiem cytogenetycznym, które jest negatywne w znaczeniu rokowniczym, tak? Czyniąc tę grupę chorych niezwykle trudną w leczeniu i no, od maja ta grupa chorych będzie miała dostęp do nowoczesnego leczenia. To rzeczywiście bardzo dobre informacje, bo te decyzje refundacyjne jakby rozszerzają jeszcze o kolejne grupy pacjentów, tych pacjentów ze szpiczakiem, którzy mogą być beneficjentami postępu w medycynie, bo karfilzomib, ixazomib to przełom dla lekarzy, klinicystów, przede wszystkim dla pacjentów. Czy możemy już, pani Anno, powiedzieć, że właściwie leczenie polskich pacjentów nie odbiega od standardu, czy też mamy jeszcze inne terapie, które są w procesie refundacyjnym? Jak to w tej chwili wygląda? Ogólnie w hematoonkologii dzieje się bardzo dużo, jeżeli chodzi o wskazanie, o którym mówimy, czyli o szpiczaka plazmocytowego. Na pewno dużym wyzwaniem jest jeszcze pierwsza linia leczenia. Tu mamy już w procesie wnioski o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu. To są w tej chwili jest to lenalidomid w skojarzeniu z deksametazonem właśnie dla chorych z nieleczonym uprzednio szpiczakiem plazmocytowym. Tu mamy tę substancję czynną w dwóch schematach lekowych. Jest również daratumumab dla chorych na nowo zdiagnozowanego szpiczaka plazmocytowego. Tak? To są trudne procesy, to jest pierwsza linia, duża populacja, także no, te postępowania trwają, są
na różnym etapie i troszeczkę musimy na nie poczekać. Natomiast w leczeniu szpiczaka opornego czy nawrotowego procesujemy pomalidomid, no i właśnie kończymy karfilzomib i ixazomib, tak? Także no, dzieje się dużo i sukcesywnie na pewno, o ile dojdziemy do kompromisu z firmami farmaceutycznymi, będziemy uzupełniać schemat leczenia na szpiczak. My też mówimy o sytuacji, o decyzjach podejmowanych w trudnym czasie pandemii. Czy taka organizacja leczenia, czy przeorganizowanie leczenia na domowe, czy podskórne w ambulatorium, no to wydaje się być taki właściwy kierunek, ponieważ ona zapewnia bezpieczeństwo pacjentom. Czy można coś się spodziewać, że chorzy na szpiczaka plazmocytowego będą mieli dostęp do leczenia podskórnego w jakiejś perspektywie? Na pewno możliwość podania leków w formie podskórnej jest niezwykle istotna w sytuacji pandemicznej, tak? W celu uniknięcia ryzyka zakażenia pacjentom zalecany jest dystans społeczny, skrócenie pobytu w placówkach ochrony zdrowia. I na pewno jest tak, że podanie leków w formie podskórnej ten czas może skrócić, tak? Jednak no, należy pamiętać o tym, że kolejne formy leku mogą być objęte dodatkowym, znaczy objęte są patentem i mogą być objęte dodatkowym czasem ochrony, tak? Wiąże się to też z kosztami, także na pewno należy brać to pod uwagę. Poza tym bardzo dużo wątpliwości może budzić fakt, że sporo tych leków wymaga podania pod ścisłym nadzorem doświadczonego lekarza, tak? W miejscu, w którym natychmiastowo dostępne są pełne środki niezbędne do prowadzenia resuscytacji na przykład, tak? Przed każdym podaniem niektórych leków należy zastosować premedykację w postaci leku przeciwgorączkowego, przeciwhistaminowego, tak? To konkretne leki w konkretnych przypadkach, ale należy brać pod uwagę, że to nie jest takie oczywiste, tak? Że każdy lek może być dostępny w warunkach domowych. Także biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, a także kolejne wnioski refundacyjne, które wpływają o postać podskórną, na pewno będziemy się temu przyglądać. Na pewno też nie możemy zagwarantować, że to się wydarzy, tak? Czy jest szansa, że w najbliższej przyszłości pacjenci będą mogli być leczeni lekami zgodnie z ich wskazaniami rejestracyjnymi? W Polsce finansowanie wysokokosztowych metod leczenia jest możliwe głównie w ramach programów lekowych. Proces tworzenia programów lekowych uwzględnia potrzebę udostępniania chorym nowoczesnych metod leczenia, jednocześnie możliwości finansowania z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. W procesie refundacyjnym wykorzystujemy kryterium efektywności kosztowej i metody leczenia wymagające wysokich nakładów finansowych przeznaczone są dla chorych, którzy powinni odnosić największe korzyści kliniczne z terapii oraz chorych, u których zastosowanie innych opcji terapeutycznych jest zwykle mniej skuteczne. Programy lekowe stanowią kompromis między potrzebami chorych a pod względem nowoczesnych metod leczenia, a możliwościami płatnika. Jak każdy kompromis, rozwiązania te posiadają swoje zalety i wady, oferują jednym pacjentom szanse, dla innych na pewno są barierą, ale należy pamiętać, że wskazania rejestracyjne są szersze i dotyczą liczniejszej populacji chorych, tak? Programy lekowe pozwalają płatnikowi publicznemu kontrolować zarówno koszty, jak i efekty leczenia dzięki stosowaniu coraz częściej instrumentu dzielenia ryzyka, który jest oparty o rzeczywiste efekty leczenia. Także wydaje mi się, że jeszcze niestety daleka droga do tego, żeby w Polsce możliwe było zastosowanie leku zgodnie ze wskazaniami rejestracyjnymi od razu po wejściu do refundacji.
Bardzo dziękuję za spotkanie, bardzo dziękuję za to, że zechciała Pani odpowiedzieć na nasze pytania. Przypomnę, dziś obchodzimy Światowy Dzień Walki ze Szpiczakiem i rozmawiamy na temat sytuacji tych pacjentów. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo.